Na program zaprosił właściciel marki Zamkowe. Razem posmakujemy opolskiego nad Małą Panwią. To jedna z najbardziej urokliwych rzek województwa opolskiego. Cenią ją kajakarze. W przeszłości przyczyniła się do rozwoju tutejszego hutnictwa. W rzece są też oczywiście ryby, więc na koniec z ryby coś smacznego zrobimy. Zaczniemy jednak od najprawdziwszej podróży w czasie. Za chwilę przeniesiemy się do roku 1827, kiedy ten most żeliwny, wiszący, dziś unikat na skalę światową, hucznie otwierano. Spod kościoła ewangelickiego w Ozimku po nabożeństwie, które 12 września 1827 roku zgromadziło ewangelickich i katolickich wiernych i księży, wyruszył korowód złożony z hutników królewskiej huty Malapane, ich żon, dziadek i matek oraz wielu znamienitych gości, którzy przybyli tu na uroczystość otwarcia wiszącego mostu. To rekonstrukcja tamtych odległych wydarzeń. Na pewno byli goście z Wrocławia, którzy podówczas przyjechali. Był pan Rajl, był pan Gerard. Na pewno bardzo ważne nazwisko to jest mistrz Szotelius, którego odegrał sam szef Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, pan Juros. I to była ważna postać, która stworzyła tutaj świetne miejsce dla młodych hutników, młodych adeptów sztuki hutniczej, którzy się uczyli zawodu, a jednocześnie tworzyli świetne projekty, między innymi ten most. Poprzecznicę mostu zbudowaną na profilach zawiesiliśmy na cięgnach za pomocą pojedynczych prętów. Dzisiaj świętujemy kolejną 188. rocznicę oddania mostu do użytku. Świętujemy, gdyż dzieło, które Szotelius wtedy nie tylko zaprojektował, ale także w warsztatach maszynowych z tutejszymi hutnikami wykonał, było dziełem, jak dzisiaj to widzimy, absolutnie ponadczasowym. Błogosławię temu mostowi, wszystkim, którzy będą przez niego przejeżdżali i tym, co przez niego przechodzić będą. A czynię to jak wszystko, co czynimy, w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Brawo. Brawo. Podobne tego typu konstrukcje na świecie już dawno nie istnieją. Mosty wiszące, także te łańcuchowe, to mosty i te, które przetrwały, to mosty, które bramy mają wykonane z kamienia. Nasz most jest od A do Z wykonany z żelaza, tak naprawdę z żeliwa, żelaza kutego i ze stali. Jaka obróżnika! Panie Rajl, udało się! Udało się! Dzieło mistrza Szoteliusa jest żelazne dosłownie i w przenośni, bo most stanowi żelazny punkt programu każdej turystycznej wizyty w Ozimku. Ale warto tu zobaczyć nie tylko tę przeprawę. Nasze stowarzyszenie kilka lat temu zaczęło organizować Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, które w chwili obecnej ma bardzo imponującą kolekcję. Wszystkich zachęcam do odwiedzenia. Nie będę wspominał o wszystkich eksponatach, ale takie, które najbardziej mogą zaciekawić, to mamy kolekcję muszkietów produkowanych w naszej hucie oraz mamy piękną biżuterię żeliwną, która jest tak piękna, że kobiety spoglądające na nią bardzo pragną mieć takową i potrafią mdleć z wrażenia. To właśnie ta żeliwna biżuteria. Wrażenie robi misterne wzornictwo. Wnikliwy obserwator, uzbrojony jednak w szkło powiększające, może tu dostrzec nie tylko kwiaty róży, lecz także jej pąki, wielkości niespełna milimetra. Modę na taką biżuterię zapoczątkowała pruska królowa Luiza.
Muzealne zbiory można oglądać w soboty i niedzielę. W dni powszednie też są udostępniane, jednak wcześniej trzeba się tu umówić na zwiedzanie. Muzeum mieści się tuż obok mostu. Ten, choć ma już niemal dwa wieki, wygląda jak nowy. To zasługa gruntownej renowacji, której obiekt poddano kilka lat temu. Kiedyś o wielkim znaczeniu dla tutejszego hutnictwa. Dziś z kolei Mała Panew jest wielką atrakcją turystyczną. A zwłaszcza spływy kajakowe rzeką. Ta ze względu na liczne meandry i piaszczyste łachy nazywana jest opolską Amazonką. Od 9 lat organizowaniem spływów kajakowych Małą Panwią zajmuje się Grzegorz Hajduk. Nam też obiecał wyprawę kajakiem. Tak, zakładamy kamizelki, tą kieszonką z przodu. Tak, żeby mnie trzymała przy powierzchni, jak wpadnę do wody. Nie, mam nadzieję, że nie będzie używana. Umiem pływać, ale w rzece jeszcze nie pływałam. Bezpieczeństwo przede wszystkim, bo wyprawa kajakiem dla niewprawnych kajakarzy, a takim właśnie ja jestem, może się skończyć nieplanowaną kąpielą. Pan Grzegorz zna jednak sposoby, by kajak obłaskawić. Przed wystartowaniem wyczyścić, wygłaskać, to jak się startuje, jak się jedzie na konia, bo też chciał konia, trzeba się swoim przywitać, pogłaskać, wtedy ten koń nie rzuci sobie. Tak samo, jak jeżeli kajak sobie popieści, myjąc go, to wtedy jest nadzieja, że się nie wywróci. Tak jest, mniej więcej równo, na szerokość rąk i nic więcej. Tą stroną, żeby nabierać wodę. Żeby nie głaskać, tylko nabierać. Tak jest, dokładnie. Raz. Mniej więcej. Na sucho zobaczymy raz, jak to wygląda na żywo. Ja mam wsiadać? Panie, musi usiąść. Z przodu? Z przodu, tak, bo ja będę na pewno. Państwo siedzieli w takim miejscu. Tam, gdzie kierowca. Tak. No, spokojnie. Ja się boję, że jak ja siądę, a swoje ważę, to osiądzie na dnie i już nigdzie nie popłynie. Nogi do środka, tak? Tak jest, nogi do środka. Dziękuję. Ale właśnie teraz lekko przytrzymać, nie? Dobra, żeby ja też nie... Siadając nie wywróć. Skazy. I ruszamy. Nie jest zimna, wolałabym się jednak nie skąpać, czy co? No nie, no. Był taki moment latem, że rzeczywiście była bardzo przyjemna. A teraz się wrócimy. Wracamy. Ja podpłynę, dokąd tylko będę mógł. Dobrze, teraz my sobie razem. Raz, dobra, raz. Proszę, prawa i lewa. Prawa i lewa. Prawa. Ile? Prawa. Ile? Prawa. Ile? Jeszcze raz lewa. Jeszcze raz lewa. Tak, jeszcze raz bardziej. Tak, dobra. I znowu. Prawa. I lewa. I prawa. I lewa. I mimo to, że płyniemy pod górkę, pod prąd idzie. A zatem płyniemy na początek w górę rzeki. Musimy więc pokonać siłę jej nurtu, stąd to wrażenie, że nasz kajak osiadł na mieliźnie, a my nie płyniemy, tylko stoimy w miejscu, choć mocno machamy wiosłami. Optymalny taki odcinek to jest tak czasowo 2-2,5 godziny. To tak, jak dobry film, nie? W kinie. Natomiast jeżeli ktoś chce rzeczywiście zmęczyć, no to dla niego to jest za mało, bo to nie jest wysiłek wielki. Więc robimy trasy 4-godzinne, 5-godzinne, 6-godzinne, to już takie jest na maks. Ale mam też ludzi, którzy potrafią zrobić trasę, wszystkie 4 odcinki w ciągu jednego dnia. Nie jest ich za wielu, ale takich mam też klientów. W tej chwili jest 11 czy 12 firm, które obsługują ruch na Małej Panwi. No to sam ten wskaźnik jest już świadczy o tym, że rozwój jest bardzo duży. Zakwasów nie będę miała, ale czuję, że musiałam tutaj troszeczkę pomachać tymi wiosłami. Jak reagują turyści, którzy przepłyną powiedzmy te 2 godziny kajakiem albo 4 godziny? Znaczy, ja zawsze ostrzegam, że to będzie lekkie zmęczenie, tylko że dla innych jest to przyjemne zmęczenie, a niektórzy wychodzą
Tak jak pani mówi, o Boże, mówi, to ty gotujesz, bo nie będę z niej, będę w stanie. Nie, to różnie. Znaczy od swojej sprawności fizycznej. Każdej reaguje inaczej. Kajakarze jeszcze chwalą tę rzekę, bo mówią, że to jest prawie górska rzeka, a na równinie, tak? Tak, właśnie. To jest właśnie ten nasz największy skarb, bo rzeki są wszędzie i wszędzie można spływać, bo prawdziwi kajakarze to próbują wszystkich rzek. Po prostu jeden tutaj, tam i na Polskę Północną. A tutaj mamy na miejscu bardzo fajną rzeczkę, która jest płytka, bezpieczna, piaszczysta w tamtym górnym odcinku, że można spokojnie sobie w każdym miejscu właściwie wyjść i dla dzieci, i dla tych, którzy szukają emocji, bo gdy ona jest taka bardziej wiosenna, gdzie jest trochę szybsza, więcej wody, to wtedy nawet doświadczony kajakarz ma co robić po prostu. I to jest nasz skarb, który powinniśmy chronić i dbać o niego. Na forum wędkarskim przeczytałam, że w tej okolicy udaje się złowić szczupaka, okonia, pstrąga. Ja niestety nie mam wędki, nie mam doświadczenia w wędkowaniu, nie mam też odpowiednich uprawnień, więc ryba, którą za chwilę przygotujemy, będzie pochodziła z hodowli, ale na pewno będzie bardzo smaczna. Panie Sebastianie, potrawa, którą Pan dla nas przygotuje za chwilę, to będzie pstrąg, pstrąg, ale jaki? Pstrąg w ziołach. My mamy troszeczkę ułatwione zadanie, bo Pan przed naszym przyjazdem już tą rybę sprawił, tak? Tak. A jak kupujemy takiego pstrąga w sklepie, jak go jeszcze należy przygotować, no żeby nie jeść go z łuskami i z ośćmi? Należy go odpowiednio wyczyścić z łusek, no i środka. Przeważnie łuski występują w tych miejscach i w tych. Czyli tu nożykiem, tak? Zeskrobujemy, bardzo łatwo schodzi. Jakie składniki są nam niezbędne do przygotowania tego pstrąga w ziołach? No przede wszystkim masełko czoskowe z ziołami. Świeże zioła takie jak nać pietruszki koper, przyprawy takie jak tutaj klasyczna przyprawa do ryby mieszana z ziołami, tutaj oryginalna przyprawa do ryby, no i tutaj mamy pieprz cytrynowy. Zabieramy się za robienie pstrąga. Zaczynamy od przyprawiania tą przyprawą do ryb, do środka. Czyli tak na bogato, tak? Tak, żeby pokryć całe wnętrze ryby przyprawą? Tak. Nakładamy do środka nasze masełko czosnkowe z ziołami. Też taką solidną porcję widzę. Tak, tak, tak. Żeby się fajnie rozpuściło w środku. Masło też zostało przygotowane wcześniej. Dwie kostki masła Pan mówił, tak? Tak. Czosnek świeży. Ile ząbków? No akurat tutaj może 5 poszło, tak, ząbków. Świeży koperek i pietruszka. Kolejny krok, dajemy tutaj świeże zioła, nać pietruszki i koperek do środka ryby i zasypujemy pieprzem cytrynowym. Też widzę taka solidna łyżeczka tego pieprzu cytrynowego. Tak, tak. Nie będzie zbyt ostra ta ryba? Na pewno nie. Następnym krokiem będzie podanie masła czosnkowego na wierzch ryby i posypanie naszą przyprawą. Czyli ryba będzie z wierzchu pomarańczowa. Tak, tak. Co nam da bardzo ładny kolor tej ryby. To ja teraz się zabawię w mistrza kuchni. Tak? Dobrze. Wystarczy po jednej stronie, bo ona się złoży. Tak. Tak i druga strona będzie automatycznie natłuszczona. Nie za dużo? Całą. Tak? Tak. I nasza przyprawa. Jak można rozsmarować ją. Ryba gotowa do pieca, tak. Ostatni akcent to jest kleks z octu balsamicznego. Tak. Tak wygląda już nasza gotowa potrawa. Tak, gotowa do podania. Na program zaprasza właściciel marki Zamkowe.